Chciałam pana uprzedzić, przyjeżdża z Paryża. Już wiem. Nieboszczka moja ma tu dziś śpiewać u pani. Więc wielkiej swej dobroci wolała pani uprzedzić, żeby mnie nie przestraszyło. Wspomnienie postarzałem. Takie przyjaźnie nie umierają. Nigdy. Najlepszy dowód, że pan przyszedł tu dzisiaj. A co do postarzenia się pańskiej byłej miłości, czeka pana miłe rozczarowanie. Ona ślicznie gdzieś wygląda. Bardzo jestem ciekawa tego waszego spotkania. Panie! Jeszcze nawet wiek nie minął, kiedy w takich salonach niewiasty zwracali się do mężczyzn z zapytaniem, ileś wać pan armat zdobył. Jakież tu dzisiaj inne prowadzone są rozmowy. No więc, ileż wać pan tych armat zdobył, profesorze? Dawniej ludzie przychodzili w takie miejsca po kontakt duchowy, rozpłomieniały się serca i umysły przy rozumie i wdzięku kobiet. Żyjemy w czasach bardzo niearmatnych, mój panie. A mężczyźni, o, niech się pan przyjrzy ich dzisiejszym namiętnościom. Paryż, Wiedeń, Londyn, wielka kariera. Piękna kobieta. I co za głos? Poznali się na Polce w świecie. A jej słynne romans. Zgnuśniała zmieszczeniała Helena Skowirowskich baronowa Nimen. Już nie ci, co armaty zdobywali, królują w marzeniach, lecz artyści. Thank you.
Chanson di Torero z Carmenem.